na takim budynku, w takim pomieszczeniu, panie. Robi wrażenie, bo są murówki grube, ale chrupkie. A teraz idę zanieść buróweczki moim koleżankom, które mnie o to poprosiły. Zdjąłem ze stołu i idziemy. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Super robota. Kawa. Ty na wykłady. Dziewczyny, dajcie słuchawki. Tłumacza i idę słuchać. Dobra. Working hand in hand. The Time for Polish Superfoods campaign was awarded in FMCG and retired Golden Innovations. Blueberry is the favorite fruit of nutritionalists in Poland. The fruit has won the title of the world's best fruit, according to nutritionalists. Congratulations for Polish blueberries. Go Poland! Go Poland! Kokos flora. To borówki jest idealne. No i cóż, bardzo tutaj ciekawy temat, jeżeli chodzi o oszczędność, bo widzisz, plastikowe doniczki są drogie, a tutaj takie właśnie z folii są o wiele tańsze. Miałem pod nosem na szczycie IBO najlepsze desery, żeberka w sosie barbecue, a ja i tak zajadałem się owocami borówki. I to właśnie dzisiaj ta informacja dla Ciebie jest najważniejsza, żeby się z nią podzielić. Czuję moc tego owocu. Wróciłem ze szczytu, mam pod nosem 4 jak mniej więcej dojrzałych odmian czereśni. Zjadłem parę i już nie czuję tego, co się czuje przy borówce. No, w naszym mózgu chyba włącza się coś, co sprawia, że my się nie możemy od tego owocu oderwać. Też tutaj na początku odcinka widzieliście, dziewczyna mi zanosiłem borówki i sam donosząc wyjadałem tutaj ze słoiczków sklaneczek, więc tu jest chyba jest o czym nagrywać, więc myślę, że przyszłość jest. Ja już głupszy raczej być nie powinienem, słabszych materiałów też raczej nagrywać nie powinienem, więc chyba do tego Cię mogę zaprosić, żebyś tutaj jako widz, widzka była ze mną. No i bardzo dziękuję Fundacji Czas na Polskie Super Owoce za zaproszenie i właśnie też jedna informacja. Razem możemy bardzo wiele i nie ma co się jako Polacy dzielić, tylko my musimy się łączyć. Do następnego. Pozdrawiam. Cześć.